Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Wróżenice to taka mała miejscowość, oddalona od placu centralnego o 17 km, a mimo wszystko nadal na terenie dzielnicy 18 Nowa Huta. Nasz miejscowy sołtys, pan Piotr Wójcik, stwierdził, że powinniśmy się znaleźć w granicach miasta Krakowa. Więc głosami wszystkich mieszkańców w formie referendum ustalono, że 1 stycznia 1986 roku znajdziemy się w granicach miasta Krakowa. Okazuje się, że mieszkańcy Wróżenic to też Nowohucianie. Więc Wróżenice to taka mała miejscowość. Jest najmłodszą częścią Krakowa i Nowej Huty i jednocześnie jest dużo starsza od Nowej Huty, gdyż jej korzenie sięgają aż do wczesnego średniowiecza. Nie znamy daty pierwszej lokacji Wróżenic. Możemy tylko domniemywać, że było to na początku XIII wieku, ale Wróżenice były też własnością cystersów mogilskich. Wiemy jedynie, że w wieku XVI mieszkańcy Wróżenic oprócz wszystkich podatków oddawali co roku 60 jaj i 2 koguty cystersom mogilskim. Jesteśmy małą społecznością, jest nas około 200 osób, niewiele numerów, 3 ulice. Pamiętam, że jako 6-5-latek udawałem się z babcią z bańką świeżo wydojonego mleka prosto od krowy, aby to mleko zdać do centrali. Nazwa Wróżenice wywodzi się od słowa wrożyna. Do wsi prowadziły wąwozy i to od zawsze. Wąwozy wycięte w lescowym piasku, jeszcze przez wody lodowcowe, więc według mnie to jest właśnie ta wrożyna, coś, co się wrzyna w grunt, w teren i pozwala dotrzeć takim wąskim kanałem do serca wsi. Też tradycją mieszkańców było to, że gdy te wąwozy istniały, drążono w nich piwnice. Ja od najmłodszych lat szkolnych bardzo interesowałem się historią i historią lokalną. To był sam początek szkoły podstawowej, gdzie nasz miejscowy nauczyciel historii poprosił, aby przynieść jakiś element z otoczenia swojego domu, który uważamy za pamiątkę historyczną. Ja niewiele myśląc chwyciłem za podkowę starą, która leżała pod stodołą. I od tej lekcji historii zaczęła się moja właśnie entuzjazm, moje zainteresowanie historią lokalną. Ja przez wszystkie moje poszukiwania historyczne starałem się odszukiwać przede wszystkim ludzi i ich biografie. Także na tych zdjęciach mamy mieszkańców Wróżenic, prywatnie moich przodków, mojego pradziadka Ludwika oraz jego córkę i wnuczkę, czyli moją prababcię i babcię. To są zdjęcia z pierwszej komunii z roku 1944. Kolejne zdjęcia trochę wcześniejsze, z okresu międzywojennego, pokazują mieszkańca Wróżenic w wojsku w stopniu kaprala, a to jest prywatnie mój pradziadek Jan. Dość długo byłem najmłodszym wróżeniczaninem w rodzinie. Teraz tą schedę po mnie przejął mój syn, 2,5-letni Franciszek, który notabene dostał też imię po jednym z przodków. Piątka. Super. Ty miśku. Słoneczko świeci po oczkach. Wyprawa z Wróżenic do Krakowa przed pojawieniem się linii autobusowej to było prawdziwe wyzwanie. Nie obyło się bez konia i bez furmanki, gdyż te drogi prowadzące do Wróżenic były naprawdę w tragicznym stanie. Ale to miało też swoje zalety. W czasie wojny Niemcy nie zapuszczali się tam prawie w ogóle, gdyż nie mogli tam dojechać. Co pomogło uratować wielu mieszkańców żydowskich naszej okolicy. Jeden z naszych mieszkańców został wcielony do armii austro-węgierskiej i w momencie wybuchu I wojny światowej, ruszając na front, zawierzył swoje życie Matce Boskiej i powiedział, że jeśli wróci cały z I wojny światowej, to postawi krzyż i kapliczkę. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, czuwam. Po upadku państwa polskiego i zajęciu go przez zaborców, Wróżenice nagle stały się miejscowością nadgraniczną. Natomiast zachowało się takie lokalne powiedzenie, że my jesteśmy Galicją, a ci po drugiej stronie granicy to już kopiejnioki, czyli ludzie płacący kopiejkami rosyjskimi. I te animozje jeszcze do dzisiaj są obecne. Jeszcze często mój tata też powtarza, że tam jest Kopiniów, a tu jest Galicja.
Pamiątką po zaborze austriackim jest moneta Trzy Krojcery, naleziona na wróżyńskich polach. Ważną częścią społeczności wróżyńskiej jest lokalna straż pożarna, ochotnicza straż pożarna, która to od momentu swojego powstania w dwudziestoleciu międzywojennym dźwigała na swoich barkach nie tylko ochronę przeciwpożarową, ale również utrzymanie kultury i rozrywki. W tej chwili jest to grupa młodych ludzi, do której ja też należę, i mieszkańcy Wróżynic wiedzą, że mogą nam zaufać i że są z nami bezpieczni. Moja pasja do historii lokalnej, do Wróżynic trwa już pewnie z 25 lat, a mimo tego każdym kolejnym odkryciem cieszę się jak małe dziecko. Chciałbym po prostu te moje Wróżynice pokazać całemu światu. Pokazać, jakie są piękne i jacy wspaniali ludzie tam mieszkają. Chciałbym, aby Wróżynice zostały przywrócone na łono Nowej Huty, gdyż często, kiedy ktoś pyta, skąd jestem, mówię, że jestem z Wróżynic, to słyszę, ale to nie jest w Hucie, prawda? Zawsze muszę poprawiać, że jest. Jestem dumny, że pochodzę z Wróżynic, że tutaj się urodziłem, tutaj się wychowałem, tutaj mam przodków. Cieszę się, że mój syn też wychowuje się we Wróżynicach. Chciałbym, żeby mieszkańcy Nowej Huty wiedzieli, że Wróżynice, choć są małym osiedlem, to dla Nowej Huty mogą znaczyć naprawdę wiele, bo dla mnie znaczą bardzo dużo.